unless you can stem the Vermintide. A trap! Look out! Hej, cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku. Tym razem zagramy sobie inną postacią, wybierzemy strażniczkę ścieżek. W poprzedniej misji udało nam się zdobyć jeden przedmiot, który de facto nie mogę założyć. Gra nas informuje, żeby odwiedzić kuźnię. Chodzi mi tutaj o ten młot reiklanski. Tu mamy taką informację: odwiedź kuźnię, aby odblokować cechy. Zabicie wroga tą bronią daje 5-12% szansy na zwiększenie szybkości ataku o 40% na 5 sekund. Przez ten czas otrzymywane obrażenia zostają zmniejszone. Ok, my gramy tą postacią, które obrażenia nie są za duże i prędkość też nie, ale celów jest, możemy kilka celów atakować naraz. O kurde, co to jest? Ciekawe. Dobra, pełny zapas amunicji, rozpoczynamy pierwszą misję. Ścieżka przemytnika, poziom trudności normalny, gra prywatna. Co jeszcze? Nie będziemy karzełka brać, bo karzełek jest, widzę, słaby. W poprzednim odcinku był najgorszy, więc jego nie chcę. Zaczynamy. Jestem gotowy. Ścieżka przemytnika. Poprzednia misja była dosyć długa. Some smugglers I know owe me the odd favor. They've agreed to bring supplies in through the sewers on the condition that I provide a way in. Yes, there's more Skaven above ground than below at this point, believe it or not. Get down there and clear a path through. Zastanawiam się, czemu mi to znika, przecież nic nie nacisnąłem. Chciałem to do końca przeczytać. Nora Szmuglerów. Ok, tym razem gramy w kanałach. Przynajmniej to wygląda tak jak kanały. Jest nasza ekipa czarodziejka. Trzema postaciami gram, czy czterema? A krasnoluda miało nie być. Co jest grane? No dobra, nie będę się tutaj spierał i nie będę wczytywał gry, już niech zostanie. Lecimy. Mamy dwa sztylety i miecz z Anerherd. Ok, ja tego chyba nawet nie jestem w stanie podnieść, bo już jedną flaszkę mam. Otwórz zamkniętą ścieżkę szmuglerów. No, trzeba przyznać, że nasza pani jest zdecydowanie lepsza od... Auć. Dobra, moment, bo tutaj mamy kilka ścieżek do wyboru. Sporo ścieżek. Zobaczmy, jak się tutaj sprawuje łuk. O, dobry jest. O kurde, jaki szybki ten łuk. Okej,
Lasa zdecydowanie lepsza od tego wojownika, którym graliśmy. Dobra, otwórz. Dobra. Lecimy. Światło mi zgasło. Musiałem poprawić żarówkę. Która jest sieciowa, ale można sobie tutaj można sobie zagrać z botami. Trzeba tutaj. O, mamy bombę. Okej, mamy beczkę. Amunicja i wszystko i tak dalej, przyda się. Otóż zamkniętą ścieżkę szmuglerów. Beczkę na razie zostawiłem, bo nie wiem gdzie ją musimy użyć. Kurde, pieczone. Człowiek się spokojnie, nie może uleczyć. Te drania atakują. O kurde. Mamy tutaj spory zapas apteczek. Trzeba korzystać z tego. A ta beczka de facto to nawet nie wiem do czego była potrzebna. Ataki z zamachu są skuteczniejsze. The vermin hide well. Their stench does not. Krasnoludy, znaczy jakie krasnoludy, szczury. Podstawowe nie stwarzają jakiegoś wielkiego zagrożenia dla nas. Dobra, ohoho, apteczek nie ma. Trzeba się wrócić po apteczkę. Tylko pytanie, którędy żeśmy tutaj wyszli? Jest, mamy apteczkę. Uwaga. O cholera. Całe stado szczurów. Dobra, chyba nie pozostaje nam to nic innego jak nic tu nie widać. Rozumiesz, że dobra. I
It reeks of black powder. In pairs. It's all of Corellia. Hit strike. Mam pomysł. Mam pomysł. Klasa, którą gram, jest zdecydowanie mobilniejsza. Dobra, otwarte. Dobra, chodźcie, idziemy. Księga wiedzy. Dokładnie. Wpis w dzienniku. Fire isn't something I control. But I've seen it. I give it life, then I smother the blaze before it runs wild. You never tested to You lose against that armor! Medical supplies, here! Get your bombs here. There's a globeteer nearby. Bez celowania zdecydowanie lepiej. Okej. Okay. The false moon gives them courage. O, się chyba się ktoś zbliża. O, shit. Oh, bless your eyes. A vile stench will save you, Spire Rods. Dobra. Oi. Get your head down! No more shooting for that, Rattling! Dobra. Gasopad, możemy grać. Gra się bardzo przyjemnie. Ogólnie gra jest ok. Dobra. I'm finding my wings. That's better. Tu jeszcze coś mamy? Czasami można w takich zakamarkach odszukać jakieś fajne, różne, ciekawe przedmioty. No, cholera. Całe stado szczurów. Found a bomb.
fajne, fajne. Te strzały są naprawdę. Czekajcie, bo tak, tu mamy ścieżkę jedną. Ale tutaj też mamy jakieś przejście. Chłopanie, odporny jest. O kurde, gigantyczny. Co to się stało? Czemu zaatakował? O kuźwa, ale fuksior. Calm yourselves, lumberfoots. Mamy eliksir szybkości, z którego nie skorzystałem, żałuję teraz. No dobra, ale trzeba się chyba uleczyć. Wydaje mi się, że ta postać, którą gramy, jest troszkę chyba mniej wytrzymalsza. Tu jak wpadniemy, to już powrotu nie będzie. To może jeszcze bym sobie zebrał co nieco. Ale... A, możemy dwie bomby podnieść, dobra. Nie wiem, czy nasze postacie mogą levelować, czy też nie, ale pod naszą postacią jest jedyneczka. To może. Stronę atakują. Trochę nie trafiłem tą bombą, ale... Okej. Księga wiedzy. Mój co nam się skończyło.
Be more careful, Actionar. Time for some rat catching. Aisha's Greaves. Healing draft. Eliksir siły, eliksir prędkości. Ale nie mamy amunicji, ale dobra, to się znajdzie. A possible shot. Usta skrzynia? Jak na złość. Dobra, tu chyba mamy wyjście z kanałów. I don't see what concern that is of yours. When my every conjuration all but sets your breath alight, then it's my concern. Ah, good point, Saren. I shall endeavor not to exhale. You've got the hawk rat. Nice. Dobra, wydostaliśmy się z kanałów. Przemierzamy teraz dzielnicę jakąś mieszkalną. A, to już koniec jest. Dość krótka misja. Myślałem, że tu znajdziemy jakieś sekretne. No arrows. There's our transport. Kill the vermin before it throws. Dobra, idziemy. Ale to jeszcze ktoś chce oberwać. No ten poziom normalny. Nawet nie był taki trudny. Zwycięstwo. Odblokowaliśmy osiągnięcie przeklęta. A teraz czas na losowanie. Stronice dziennika. Odblokowano dwie, żywi bohaterowe 200 punktów. O kurde, teraz jest coś, co najbardziej lubię. Szanse na powodzenie 2, 3. Jakość kości można podnieść wykonując dodatkowe zadania w czasie misji, na przykład niosąc księgi. Ej, no to się samo kurde rzuciło. Dobra, co to zdobywamy? Rytualny długi miecz. Teraz pytanie, jak się odblokowuje te... zabitych. Zabici klan bracia, niewolnicy. Klan bracia, niewolnicy. Zabici na odległość 80. Trafieni w głowę o 62. Zadane obrażenia 857. Zabici wręcz 212. Pomoc innym bohaterom 13. Zabite szturmo szczury 6. Zabici w specjalny sposób. Markus Kruber. Dobra, wracamy do karczmy. Zobaczmy, czy możemy ten miecz odblokować. Założyć. Do naszego protagonisty. Czy też nie. Szkoda, że tylko jedną broń możemy generalnie odkryć, zdobyć po jej wykonaniu. Zaraz wszystko zobaczymy. To jest ta kuźnia. Tu mamy inwentory. Kapelusz. Broń rażąca. Błyskotki. Chyba, że nie był to miecz dla naszego bohatera. Bo to może być jeszcze różnie. Aha, to był dla tej babki miecz.
Rytualny długi miecz. Dobra, wiecie co? Spróbujmy zmienić postać. Once again, you depend on me. Siena Felgonasus. Have no fear. We'll triumph. I zobaczymy, czy będziemy mogli założyć ten miecz, który... No, fajny miecz, fajny. I zaraz zobaczymy, czy my możemy to odblokować. Odwiedź kuźnię, aby odblokować cechy. Ale jak się to odblokowuje? Kurde pieczone. Nie możemy tego ulepszyć, bo nie mamy składników. Tutaj mamy sal. Ulepsz sal i przetop. Nie wiem, czy jest taka informacja, może gdzieś tutaj w opcjach. Nie, chyba nic z tego. Pytanie mam do was, jak odblokować te bronie, które mamy tutaj poblokowane de facto. Ho. Inwentarz. Dobra, to byłoby na tyle w tym materiale. Kolejna misja za nami. Zobaczmy tylko, czy nam się tutaj coś odblokowało. Nie, mamy trzy kolejne misje. Dobra. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Hej, pa.